Dziesięcioro dzieci znanych polskich przywódców. Dziś porozmawiamy o potomkach polskich przywódców. Sprawdzimy, czym zajmują się bądź zajmowały się dzieci naszych bohaterów. Władysław Anders, polski wojskowy i polityk, generał dowizji polskich sił zbrojnych, dowódca armii polskiej w Związku Radzieckim oraz II korpusu polskiego, naczelny wódz polskich sił zbrojnych na Zachodzie, następca prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie i mianowany przez władze migracyjne generałem broni. Od 1954 roku członek Rady Trzech. To on zwyciężył pod Monte Cassino oraz według wielu opracowań jest symbolicznym Ojcem założycieli Izraela. A ciekawostka, premier Izraela Menachim Begin był żołnierzem w armii Andersa i za pozwoleniem generała Begin pozostał na Bliskim Wschodzie. Władysław Anders miał troje dzieci. Anna Anders Nowakowska napisała książkę Mój ojciec, generał Anders. Syn Jerzy Anders w trakcie wojny rozpoczął działalność konspiracyjną tkwił w niej głęboko aż do powstania. W maju 1945 roku uciekł na zachód, zaś Anna Maria Anders chyba osiągnęła najwięcej. Jest to polska polityka i działaczka polonijna. W latach 2016-2019 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. Senator dziewiątej kadencji w 2016 roku przewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w 2016 roku została kandydatką PIS w wyborach uzupełniających do senatu w okręgu nr 59 w czerwcu 2019 roku objęła stanowisko ambasadora Rzeczypospolitej we Włoszech. Witold Pilecki. Rotmistrz Kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz. Autor raportów o Holokauście, tzw. raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948 roku. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990 roku. Pośmiertnie otrzymał order Orła Białego, a w 2013 roku został awansowany do stopnia pułkownika. Pilecki miał dwoje dzieci. Co się z nimi stało? Andrzej Pilecki jest znany głównie z opowieści o ojcu, wystąpił nawet w filmie zatytułowanym Pilecki z 2015 roku. Zofia Matylda Obtułowicz z domu Pilecka jest zaś działaczką społeczną i również zajmuje się upamiętnianiem ojca oraz ofiar Holokaustu. Józef Beck, polski polityk, dyplomata, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego. Miał on syna Andrzeja. Po wybuchu II wojny światowej wraz z matką opuścił Polskę i przez Rumunię, Włochy, Francję i Portugalię przybył do USA. W Szkocji ukończył szkołę pod i wstąpił do armii, więc oficjalnie był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego z 18 czerwca 2003 roku został odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Zasług Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy. Jan III Sobieski. Trochę się cofniemy w czasie. Jan III Sobieski to król polski od 1674 roku, w 1684 roku został odznaczony przez papieża Innocentego XI. Tytułem Fidej Defensor, czyli obrońca wiary. Przez Turków był nazywany Lwem Lechistanu. Miał on aż dziesięcioro potomków, z tego względu zamiast ich omawiać to powiem o jednym, chyba najciekawszym. Jakub Sobieski towarzyszył ojców w odsieczy wiedeńskiej i w bitwie pod Parkanami. W późniejszych latach reprezentował ojca na radach Senatu i przyjmował w jego imieniu zagranicznych posłów. Podczas wojny północnej zgłosił swoje pretensje do tronu polskiego. W 1703 roku przystąpił do Konfederacji Wielkopolskiej, w 1704 roku opowiedział się za detronizacją Augusta II Mocnego. Został oficjalnie uznany przez królów Prusji i Szwecji za kandydata do korony polskiej. Przyjazd do Rzeczypospolitej pokrzyżowałem mu jednak. W wojska saskie. Książę Oławski został pojmany pod Wrocławiem i uwięziony w Saksonii w 1717 roku podczas obrad sejmu niemego Jakub Ludwik Sobieski uzyskał korzystny wyrok, który umożliwił mu powrót do Rzeczypospolitej obojego narodów i odzyskanie utraconych dóbr rodowych skonfiskowanych przez króla. Niestety zmarł w 1737 roku. Stanisław Wojciechowski, polski polityk działacz, spółdzielczy, drugi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Działał początkowo w Związku Młodzieży Polskiej Z, później związany z ruchem robotniczym. Został obalony przez Józefa Piłsudskiego. Miał syna Edmunda. Był to adwokat w Warszawie, radca prawny z POEM, esteta i kolekcjoner dzieł sztuki. W 1928 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Został aresztowany 12 lipca 1940 roku przez gestapo Niemcy, zażądali od jego ojca jako byłego prezydenta Rzeczypospolitej aby podpisał oświadczenie o konstytucyjnej nielegalności polskiego rządu na uchodźstwie w zamian obiecali zwolnienie syna Wojciechowski odmówił a jego syn zmarł 23 lutego 1941 roku w Auschwitz. Rodzina otrzymała telegram nadany z oświęcimia zawiadamiający o jego śmierci. Wkrótce też nadeszło pocztą pudełko z prochami. Zostały one pochowane na cmentarzu powązkowskim w grobie, w którym później złożono jego rodziców. Ignacy Daszyński, polski polityk socjalistyczny, premier rządu lubelskiego w 1918 roku, publicysta, współzałożyciel Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, czyli późniejszej Polskiej Partii Socjalistycznej. W czasie przewrotu majowego w 1926 roku poparł Józefa Piłsudskiego, później jednak przeszedł do opozycji. Marszałek Sejmu w latach 1928-1930 miał aż pięcioro dzieci, niestety żadne z nich nie zapisało się na kartach historii Polski, głównie zajmowali się Upamiętnianiem swojego ojca. Ignacy Mościcki, polski chemik, polityk w latach 1926-1939, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, naukowiec, wynalazca, budowniczy. Polskiego przemysłu chemicznego. Jego syn Józef Mościcki był oficerem Wojska Polskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego i awansowany do stopnia porucznika rezerwy łączności ze Starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku. Do 1937 roku był pierwszym sekretarzem poselstwa RP i kierownikiem Wydziału Konsulatu RP w Bernie. Ignacy Jan Paderewski, polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk, pod jego bezpośrednim wpływem prezydent Woodrow Wilson umieścił w swoim ultimatum uzależniającym podpisanie przez Stany Zjednoczone traktatu wersalskiego 13. punkt, domagający się zgody stron traktatu na suwerenność Polski dzięki któremu w traktacie zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego w 1919 roku sprawował funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej jego syn Alfred urodził się 9 października 1880 roku z chorobą Heinego-Medina zmarł on w 1901 roku w wyniku powikłań związanych z chorobą krążenia Władysław Sikorski, polski wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego, premier i minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, naczelny wódz polskich sił zbrojnych i premier rządu RP na uchodźstwie podczas II wojny światowej. Jego córka to Zofia Wanda Leśniowska. Po wybuchu II wojny światowej 7 września 1939 roku ojciec zlecił jej organizację ruchu oporu. Jej mieszkanie w Warszawie przy ulicy Górskiego było wykorzystywane w celach konspiracyjnych. W styczniu 1939 1940 roku została wezwana przez kuriera do Francji. Odtąd towarzyszyła ojcu jako jego sekretarka, tłumacz i doradca. Według oficjalnych źródeł zginęła 4 lipca 1943 roku w katastrofie lotniczej w morzu pod Gibraltarem. Jej ciało nigdy nie zostało odnalezione, a sama obecność u boku generała w owych tragicznych dniach wiąże się z wieloma kontrowersjami i niedomówieniami. Jak podają świadkowie, była ona kilkakrotnie ostrzegana przed udziałem w feralnym locie samolotu. Podobno telefonicznie przez samego Churchilla powstały również hipotezy mówiące o jej nieobecności podczas lotu, porwaniu i osadzeniu w obozach pod Moskwą, a później w głębi kraju, gdzie miała być z oddali widziana przez polskich oficerów, m.in. przez cicho ciemnego Tadeusza Kobylińskiego. Józef Piłsudski, polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu, od 1892 roku członek Polskiej Partii Socjalistycznej i przywódca w kraju. Twórca organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, dwukrotny premier Polski. Miał dwie córki, Wandę i Jadwigę. Wanda została psychiatrą, zaś Jadwiga... Pilotem wojska polskiego. Transportowała różne rodzaje samolotów z fabryk na lotniska bojowe w całej Wielkiej Brytanii oraz uszkodzone samoloty do remontu. Latała bez radia i map, aby w przypadku wpadki Niemcy nie mogli rozszyfrować brytyjskich pozycji. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę oraz zapraszam na kanał Światowa Historia, na który staram się w miarę regularnie dodawać nowe materiały. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz komentarz choćby dla statystyk. Trzymajcie się. Cześć.